Firma nasza dostarcza maszyny i urządzenia specjalistyczne. Specjalne maszyny na zamówienie klienta. Nie jest to produkt łatwy, nie jest to produkt prosty. Wymaga on często wiedzy specjalistycznej, tak personelu technicznego, jak i doświadczenia kadry, która go obsługuje. Podpisaliśmy w ostatnich latach kilka bardzo istotnych z punktu widzenia firmy kontraktów. Jako jedna z najnowszych naszych kontraktów o współpracę jest to firma Dalso, która zajmuje się automatyzacją, włoska firma. Automatyzacja, można powiedzieć, od A do Z w kwestii firm, fabryk średniego, małego oraz dużego szczebla. Ten trend widać bardzo mocno się uaktywnia w ostatnich latach. Firma nasza dzięki temu również wpisała się w ten trend. Znaczną niszę, w którą bardzo mocno staramy się wejść, odnosimy na tym polu niewątpliwie sukcesy. Staramy się podążać tym kierunkiem, wychodząc wprost oczekiwaniom klientów. Automatyzacja jest to pojęcie bardzo szerokie. Niewątpliwie można tutaj automatyzować wszelkie procesy produkcyjne, usprawniające przepływy materiałów, ograniczające niewątpliwie czynnik ludzki w fabrykach, co generuje koszty. Podpisaliśmy wiele lat temu bardzo mocną współpracę z firmą Stemas, również włoską, bo jesteśmy wyłącznym importerem włoskich maszyn na terenie Polski. Firma Baci, posiadamy automatyzację firmy Farobot, niesamowicie rozwinięta w kwestii technologii komputerowej. Dzięki naszemu również biuru inżynierskiemu, które takowe posiadamy, klienci bardzo chętnie realizują u nas kompleksowe projekty automatyzacji całych procesów technologicznych. Mam na myśli tutaj produkcję zarówno drzwi, okien, to są stoły, to są różnego rodzaju meble, krzesła. Ta automatyzacja faktycznie jest procesem, który jest bardzo widoczny w naszej gospodarce. Klienci bardzo chętnie zawsze chcą z nami się spotykać, zawsze bardzo chętnie przychodzą na nasze stoisko. To są klienci tak naprawdę nie tylko z Polski. Bardzo mocny rynek sprzedaży mamy na Ukrainie. W dniu dzisiejszym przyjechała też delegacja z Ukrainy, ponad 10 osób. To są właściciele firm, prezesi zarządu. Odwiedzają nas tutaj licznie, chociaż nie są to targi stricte dedykowane dla firmy IMAG. Jednakże co roku jesteśmy i na Budmie, i na Dremie. No i myślę, że tak będzie jeszcze przez jakiś czas.